Czy masz świadomość? Od samego początku, kiedy radni podejmowali decyzję o utworzeniu miejskiej gazetki, przeczuwałem, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Obawiałem się nachalnej propagandy sukcesu obecnej ekipy za pieniądze łodzian. Przyznam, że nie doceniłem ekipy Urzędu Miasta. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że na taką skalę miasto będzie promować prywatnych, komercyjnych deweloperów w miejskiej gazetce wydawanej na koszt łódzkich podatników, a rzeczeni deweloperzy nie będą się do interesu dokładać, przynajmniej oficjalnie. Kosma Nykiel, promocja pada deweloperki, niszczenie demokracji lokalnej za pieniądze podatników tylko w Łodzi. Proszę Państwa, przeczytałem Państwu fragment tekstu, fragment wywiadu, tekstu z tygodnika Spraw Obywatelskich, a dzisiaj Państwa i moim gościem będzie pani Katarzyna Batko-Tołódź, wiceprezeska i dyrektorka programowa sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Pani Katarzyno, rozmawiamy dzisiaj o gazetach władzy, ale na początek... Komu służy Pani zdaniem lokalna prasa finansowana z budżetów samorządów? No, służy władzy. To jest dosyć oczywiste. Zresztą to sformułowanie gazety władzy zostało przez nas ukute, bo był zwyczaj mówienia o tym, że to są gazety samorządowe. No, ale samorząd to mieszkańcy. A właśnie podkreślenie, że to są gazety władzy, przez władzę wydawane i władzę gloryfikujące, pokazuje, jakie jest, na co te gazety są nastawione. A czy może pani pokazać, czy opowiedzieć o jakichś trzech mocnych historiach z życia, które właśnie ilustrują ten proceder, czy ten układ, czy te relacje? No, trochę tak, jak było w tym przykładzie powiedziane, one przede wszystkim są nastawione na to, żeby promować to, co władza robi. Oczywiście my kiedy podchodziliśmy do tego tematu, bardziej sądziliśmy, że to będzie opowieść o tym, jak władza nie lubi swoich przeciwników. Ale jak zaczęliśmy te gazety czytać, to oczywiście takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się jakieś nagonki, paszkwile wymierzone w osoby, które aktywne są lokalnie, bądź mają jakieś inne zdanie niż lokalna władza, ale raczej przeważa takie ogólne zadowolenie z tego, jak ta władza jest sprawowana w danym mieście. No i jakby takich przykładów, one nie są uderzające, bo myślę, że mieszkańcy, którzy znają te gazety, to po prostu wiedzą, że jest taka gazeta, w którym przeczytają entuzjastyczne teksty o tym, jak wyglądają lokalne inwestycje, o tym, jak, że tych inwestycji jest dużo, że wszystko się udaje, że tutaj rozwiązany jest taki problem, tu jest siaki problem rozwiązany. Więc wydaje mi się, że dosyć niereprezentatywnie te historie, które mogę opowiedzieć, to są akurat głównie te historie negatywne, ale tak jak mówię, one nie będą się wszędzie zdarzały. Natomiast one pokazują też, jak silne jest to narzędzie. Mieliśmy kiedyś taką historię zgłoszoną przez jednego z naszych klientów poradnictwa prawnego, które sieć obywatelska Watchdog Polska prowadzi, który organizował referendum. Tam była jakaś grupa organizatorów referendum odwoławczego gminy. I właśnie w takiej lokalnej gazetce ukazał się potworny paszkwil szczujący na tych organizatorów referendum, napisany przez przewodniczącego Rady Gminy. I to jeszcze, że to się ukazało, zresztą był to bełkot nieprawdopodobny, ale to, że to się okazało, to jeszcze pół biedy, ale to, że organizatorzy referendum nie mogli do tego dać żadnej polemiki, nie mogli umieścić żadnego tekstu, nie mogli w ogóle się wypowiedzieć, a tak było, to znaczy oni napisali tekst, który miałby być jakby przeciwwagą, tłumaczyć
o co chodzi w tym referendum, w końcu to jest płacone z ich podatków. Dla nich już to miejsce się nie znalazło, a odpowiedź redakcji była taka, że władze, że redakcja nie będzie się, nie zamierza stanowić narzędzia w walce pomiędzy stronami powstałego w ścinawie konfliktu, a celem, jaki prześwieca dziennikarzom, jest przedstawianie zdarzeń w jak najbardziej obiektywnym świetle. No nie przeszkadzało im to, że przewodniczący Rady Gminy przedstawił to ze swojego punktu widzenia i że nie zostali dopuszczeni, druga strona nie została dopuszczona do głosu. Ale też inny przykład, takie przykłady bardziej związane z tym, kto w ogóle w tych gazetach może przemawiać. Jeden z takich bardziej drastycznych, myśmy to w ogóle sprawdzali, prowadząc nasze badania, pytaliśmy, czy są jakieś regulaminy zabierania głosu, bo właśnie ta ścinawa nam pokazała, że może być to sytuacja całkowicie niesymetryczna, dająca głos tylko jednej stronie, ale pomyśleliśmy, może to jest jednostkowa sytuacja, trzeba to sprawdzić, zapytać, jakie są zasady. Z naszego badania wyszło, że zasad właściwie nie ma i o tym za każdym razem decyduje się indywidualnie. Ja też nie wiem, czy są zapytania, bo nie wiem, kto wpada na pomysł, żeby zabrać głos, ale to, jak bardzo ci mieszkańcy są wykluczeni w ogóle z tej debaty, pokazuje przykład Lubartowa, gdzie pisano o jednej z mieszkanek, o poście zamieszczonym przez nią na Facebooku, ona tam jakby interweniowała w sprawie chylącego się krzyża, był wiatr, krzyż się chwiał, ona wezwała straż pożarną i strażak mówi, no ale wie pani, że jak ja przyjadę, to ja będę musiał ten krzyż położyć. I jakby nikt nie chciał się tą sprawą zająć, bo to krzyż, bo nie wiadomo, jaka się wydarzy sytuacja. No w każdym razie ostatecznie straż pożarna przyjechała, ten krzyż położyła, no ale ta mieszkanka zainteresowała się, dlaczego służby drogowe przyjechały zajmować się tym krzyżem, skoro w zasadzie to nie jest żaden obowiązek miasta, to jest własność kościelna. I od tego momentu zaczęły się komentarze w lokalnej prasie, jakby przedstawiano jej punkt, jej opowieść, ale biorąc tylko od niej z Facebooka jakby te wpisy, gdzie ona pisze, że ten krzyż się chwieje i tak dalej, ale ani razu nie dopuszczono, nie poproszono ją o głos, żeby ona powiedziała, dlaczego to ważne, że zadbała o bezpieczeństwo mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast komentowali to. Starosta to komentowała, i jakieś osoby z miejskich spółek, jacyś radni. No jakby nagle cała ta władza miała najwięcej do powiedzenia w sytuacji, gdzie to aktywna mieszkanka zabrała głos. I to wykluczenie z mieszkańców, z tego, co się, o czym to w ogóle jest, o czym jest ta gazeta, nie pytanie ich w ogóle o głos, też bardzo pokazuje właśnie, jak te gazety de facto no, nie dopuszczają innych głosów i jak one mają służyć władzy, jakiejś jej opowieści, która chwilowo jest tej władzy potrzebna. No i trzeci już taki humorystyczny przykład, jak tej władzy to się przydaje, to jest historia z Gdyni, gdzie był finał WOŚP-u, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no i tam różne osoby dały jakieś rzeczy do licytacji, no ale jakoś dziwnym trafem wszystkie wywiady do głosu tylko w sprawie tego swojego fantu, który miał być tam licytowany, został dopuszczony prezydent Gdyni. I to on tam w jednym miejscu dał jakiś fant i w innym miejscu była opowieść tej gazety, że on dał jakiś fant. I to są jakby takie no, czytelne bardzo dla kogoś, kto jakby jest sprawnym czytelnikiem, takim krytycznym czytelnikiem. Natomiast no ogólnie rzecz biorąc, to buduje takie poczucie i muszę powiedzieć, że ja jak czytałam te gazety w 2018 roku, myśmy brali udział w takim międzynarodowym projekcie, trzeba było przeczytać 5 egzemplarzy z rzędu danej gazety i tam mieliśmy zaznaczać właśnie, ile jest o inwestycjach, ile razy się pojawia jakiś inny głos i tak dalej. Ja niektóre gazety czytając miałam wrażenie, że to są tak wspaniałe miejsca, ja tak bardzo bym chciała tam mieszkać, tam jest taki dobry gospodarz, tam jest takie poczucie jakby kontroli, naprawdę dobrze żyje się w takim świecie i wydaje mi się, że ta rola właśnie niezwalczająca, nie toksyczna bym powiedziała, tylko właśnie ta miła rola, ta rola, która powoduje, że wszyscy czujemy się wspólnotą
i mamy takiego dobrego włodarza, i mamy takie świetne inwestycje, i wszystko się rozwija, to jest przeważająca rola tych gazet. Tak przynajmniej nam wtedy wyszło z tego badania, a nawet ostatnio czytałam jakiś taki artykuł naukowy, który dotyczył właśnie tego, że dzisiaj władza, to oczywiście dotyczyło demokracji w ogóle na dużo, na poziomie krajów i światowych takich raczej mocarstw, ale że raczej w tej chwili to informacja jest tym, co wygrywa w sferze publicznej. Znaczy, że jak się ma jakichś przeciwników, to ich się raczej neutralizuje przez to, że się przedstawia fajniejszy obraz świata, i póki się to da, bo ludzie mają takie poczucie, że władza dobrze panuje nad rzeczywistością, jest efektywna, póty to bardzo dobrze działa i wybory są wygrywane. Więc wydaje mi się, że to, nie wiem czy intuicyjnie, czy nie intuicyjnie, ale na pewno widać na dowodach, że tak się dzieje w Polsce. No tak, w Łodzi tak na pewno się dzieje. A skąd w ogóle pomysł na kampanię Gazety Władzy? Nasz w ogóle pomysł był, zawsze uważaliśmy, że tym się trzeba zająć, ponieważ takie rzeczy nam trafiały do poradnictwa prawnego. Ale nie bardzo wiedzieliśmy, jaka jest skala tego zjawiska, bo tak wszyscy uważali, że generalnie te gazety to są, że są w każdej gminie. No ale mieliśmy o nich dosyć małe pojęcie i w 2018 roku odezwali się do nas Czesi, taka jest czeska organizacja Ożywieni, która miała już wypracowaną metodykę badania tych gazet, bo to nie jest typowo polskie zjawisko, jest to zjawisko, które na pewno występuje w Polsce, na Węgrzech, w Słowacji, w Czechach, ale jak byłam kiedyś na jakimś wydarzeniu w Holandii, to z kontekstu zrozumiałam, że nie wiem jak tam jest to upowszechnione, ale że taki w ogóle zwyczaj wydawania takich pochwalnych biuletynów jest również i tam znany, w związku z czym no, to nie jest też tylko jakoś specyficznie związane z Europą Środkowo-Wschodnią. No i też wiąże się z kryzysem mediów. W każdym razie Czesi mieli bardzo fajną metodykę opracowaną. Aha, no jak oni do nas przyszli, to my powiedzieliśmy, że nie, oni mówią, bo moglibyście analizować te gazety i sprawić, że one będą lepsze. Ja mówię, po co one mają być lepsze, jak ich w ogóle nie powinno być? To jest niezgodne z prawem, więc nie warto tego poprawiać w żaden sposób. Ale nie znałam też dostatecznie dobrze treści tego. No i oni zaproponowali taką metodykę, że się właśnie czyta te 5 numerów. To było przed wyborami, co jest dosyć istotne. Wybraliśmy wtedy chyba z 70 gazet. No i tam się takie nakładało, to elektronicznie się czytało na PDF-ach. Nie, jakby najpierw zawnioskowaliśmy do gmin, żeby przysłały nam PDF-y, a później PDF, znaczy takie wydanie jakiegoś jednego egzemplarza, analizowaliśmy, zaznaczając, ile obszarów jest, ile powierzchni zajmują inwestycje, ile jest razy wójt, burmistrz, prezydent na zdjęciu, ile miejsca poświęcono takim kwestiom, gdzie mieszkańcy mogliby się włączyć, powiedzeniu, że nie wiem, ogłoszeniu, że nie wiem, powstaje Rada Seniorów i można się przyłączyć, albo że będą jakieś konsultacje społeczne, albo coś takiego. Później właśnie ile jest takich treści alternatywnych, czyli że jest jakiś pokazany punkt widzenia inny niż ten punkt władzy oraz czy właśnie są takie teksty antagonizujące, jakieś kogoś szczujące na kogoś. I właśnie wtedy przekonaliśmy się, że w zasadzie to większość tej powierzchni to były te teksty o sukcesach władzy. Bardzo rzadko było coś o mieszkańcach, bardzo rzadko były teksty pokazujące drugą stronę, jakikolwiek inny punkt, w ogóle sugerujące, że cokolwiek w tej gminie może wyglądać inaczej, ale też chyba tylko w 2 gazetach na te 70 trafiliśmy na takie mocno szczujące na kogoś. I to w ogóle bardzo nas wciągnęło, bo to było z jednej strony straszne uczucie czytać te tony propagandy, z drugiej strony no bardzo dużo nam to powiedziało też o Polsce współczesnej. Dowiedzieliśmy się też wielu innych rzeczy przy okazji. Aha, bo jeszcze żeby mieć te gazety, to w ogóle musieliśmy najpierw zapytać wszystkie gminy, czy taką gazetę wydają, poprosić o przesłanie egzemplarzy i tak dalej. I to też było dosyć ciężkie wyciągnięcie i teraz robimy jeszcze raz to, jakby sprawdzamy. I widać, że to też nie jest takie bardzo stabilne. To znaczy, że są gazety, które się zamykają, wciąż powstają też nowe gazety. No ale jak
tak bardzo mocno docisnąć, to około połowy samorządów ma te gazety. Ma te gazety albo czasami to są inne media, czasami to są telewizje, ale w przeważającej przeważają gazety. One też bardzo różnie są, bo mogą być tygodnikiem, dwutygodnikiem, miesięcznikiem, dwumiesięcznikiem, kwartalnikiem albo czymś jeszcze rzadszym. Miesięcznik, z tego co pamiętam, jest najczęściej wydawany i takim miesięcznikiem to już można społeczeństwo urabiać, bo akurat tygodniki i dwutygodniki, no to to już nie będzie się zdarzało w mniejszych miejscowościach. Myślę, że nie wiem, jak w Łodzi jest, jak często jest wydawana ta gazeta, ale no na pewno większe miasta mają większe możliwości, żeby wydawać często, no bo pewnie mają większe redakcje i tak dalej, i tak dalej. W mniejszych miejscowościach to miesięcznik to jest, nie powiem standard, ale, ale jest to moim zdaniem wystarczająco często, żeby ta propaganda działała, a i jednocześnie w miarę adekwatne pewnie do tego, na co sobie może takie miasto pozwolić. No i jakby to zainteresowanie nasze właściwie, ono się wzięło z poczucia, że trzeba problem załatwić, to znaczy, że trzeba zlikwidować te gazety, a przeszło do odkrycia, o Jezuś, to jest bardziej skomplikowany problem. Nie dlatego, żeby dalej byśmy nie uważali, że warto je zlikwidować, ale pojawiły się różne wątki poboczne. Na przykład taki wątek, że te gazety budują jednak wspólnotę i że widzimy, że na poziomie lokalnym w miejscowościach, w których nie ma żadnej innej formy, no nie ma mediów po prostu, też wiemy, że jest kryzys mediów. No i coś się wydaje, nie wiem, jest wydawana gazeta raz na kwartał i to jest właściwie jedyne, co tam się pojawia, co dotyczy tej miejscowości, często wiejskiej. No to troszeczkę sobie człowiek myśli, no jakby poprawimy na gorzej, tak? Bo tam ta społeczność nic nie będzie miała. No ale z drugiej strony cały czas jest to łamanie prawa. Znaczy w momencie, kiedy gmina wydaje to jako gazetę, to jest to wprost łamanie prawa, chociaż znowu komplikacja, sądy rejestrują gminom te tytuły prasowe, a nie powinny tego robić, bo wiemy, że zgodnie z artykułem 7 Konstytucji wszelka władza publiczna, wszelkie instytucje muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Nie ma podstawy prawnej do tego, żeby prowadzić gazetę. Gminy tam wymyślają, że realizują za pomocą tego jakieś zadania własne, ale niezależnie od tego sąd w życiu nie powinien im zarejestrować gazety, ponieważ prasa, wiadomo czym jest prasa. Jest ustawa, która mówi czym jest prasa i gmina nie może prasy wydawać. Więc jakby poziom różnego rodzaju problemów, które zaczęliśmy odkrywać, pokazał nam, że tak, z jednej strony musielibyśmy zakazać czegoś, co i tak jest zakazane. W sensie takim, jakby zakazać wydawanie gazet, to powiedzieć, w przypadku artykułu 7 wprawdzie nie możecie robić czegoś, nie możecie tego robić, ale my wam to jeszcze zakażemy w ustawie, bo co właściwie? Czy chcemy mieć takie państwo, gdzie jest łata na łacie? No w zasadzie powinno być tak, że to po prostu się nie dzieje. Znaczy nie są rejestrowane gazety. Ale osobnym problemem jest, że nawet jak oni tego nie zarejestrują, to i tak będą dalej wydawać, tylko jako biuletyn, a nie tytuł prasowy. I dalej będą robić to, co robią, bo robią to od 30 lat. I jakby to jest bardzo, jak nie zakaże, coś się jakby ukróci, a to się pojawi gdzie indziej. I nie wiem, czy Czesi tak naprawdę nie mieli lepszego pomysłu, żeby to jakoś ucywilizować. Ja nie wiem, gdzie to dojdzie. Znaczy, jedną z rekomendacji mamy, żeby tego jednak ustawowo zakazać. Ale cały czas czujemy się bardzo z tym niekomfortowo, że jest to psucie państwa w gruncie rzeczy. Z drugiej strony, jak się nie zrobi jakiegoś ostrego ruchu, to się nic nie wydarzy. Samorządy, jakby były też inne pomysły, że jeżeli gmina wydaje na gazetę, to musi dokładnie tyle samo pieniędzy wydać, nawet na biuletyn własny, bo gazeta powiedzmy byłaby zakazana, to musi tyle samo wydać na reklamy w mediach niezależnych. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy tych mediów niezależnych nie ma? I jakby robi się z tego po prostu bardzo duża dyskusja o Polsce i o tym, jak zepsuliśmy trochę nasz, nie trochę, mocno go zepsuliśmy, jak pozwoliliśmy na różne problemy, które teraz trzeba rozwiązywać. No jedyne, co mnie cieszy, to, że została dostrzeżona rola prasy lokalnej,
w tej chwili niezależnej. Oczywiście wiele osób ją dostrzegało znacznie wcześniej, ale ewidentnie w tej chwili jest jakiś rodzaj renesansu i zainteresowania tą kwestią. Pojawiły się konkursy grantowe dla mediów lokalnych, pojawiło się uświadomienie sobie, że ich już tak mało zostało, że trzeba je jakoś wspierać. Bardzo aktywne jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, które w tej chwili zaproponowało jakieś rozwiązania związane z dotacjami do papieru. No, jakby jest jakaś próba rozpoczęcia dyskusji o tym, co, jak wygląda ta prasa lokalna i być może przy tej okazji będzie można wrócić do kwestii tego, że jeżeli już wydaje się te pieniądze na propagandę, bo nie wiem, jak tego uniknąć, szczerze mówiąc, bo zawsze znajdzie się jakiś sposób, to trzeba je równoważyć, wydając na prasę niezależną. Także zaczęło się od małego zainteresowania i poczucia, że może to się da jakoś prosto załatwić, ale nie bez powodu nie udało się tego załatwić przez, kiedy myśmy się tym zainteresowali tak mocniej, no to 27 lat, a teraz już przez ponad 30. No w Łodzi wydawana jest gazeta Łódź.pl w nakładzie 60 tysięcy przez Bibliotekę Miejską. Jest to nieregularnik, ale tak myślę, że on jest wydawany raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie. A wracając do Państwa inicjatywy, można w sieci znaleźć taki raport pod tytułem O czym szumią gazety władzy? Co obywatel zainteresowany tym tematem może w tym raporcie znaleźć? Dlaczego warto po niego sięgnąć? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj! No myślę, że się ubawi, bo tam koleżanka, która przygotowywała to, wyjmuje najciekawsze wyimki, wyjęła z gazet, które przejrzała. No trochę jakby podzieliła się tą radością, którą myśmy mieli czytając gazety dużo wcześniej, ale my czytaliśmy je w 2018, raport jest z 2021, bo zrobiliśmy wtedy aktualizację naszej wiedzy. Więc na pewno się można takiej rzeczy dowiedzieć, że jak te treści wyglądają i trochę sobie do nich zajrzeć, ale też jest dużo tam takich rozważań trochę uogólniających to, co się dzieje, trochę takich rzeczy, o których ja powiedziałam już w tej chwili, wcześniej, dotyczących kondycji demokracji, ale też odnoszących się do poziomu ogólnopolskiego, no bo to jest teraz jakby... Te media, to w ogóle nie są media przede wszystkim, to też trzeba od razu sobie powiedzieć. Jedną z roli mediów jest kontrola władzy. Coś takiego się stało w Polsce, że to zniknęło. To znaczy, może nie zniknęło całkowicie, ale że jakoś bardziej zwraca się uwagę na rolę informacyjną mediów. Zresztą informacyjną, no to też ona może być informacyjna, rzetelnie lub nierzetelnie, jakby łagodząco lub krytycznie i tak dalej, więc z tą informacyjnością to też jest pewnie dyskusyjne, ale przede wszystkim w ogóle jakby ta rola kontrolna mediów od wielu lat była problemem. Najpierw była problemem dlatego, że był jakiś duży kryzys zmieniają się zachowania obywateli, sposób czytania gazet. Czytamy więcej w internecie. Żeby zainwestować w ten internet, no to trzeba mieć też pieniądze, żeby jakby dobrze się do tego przygotować. No więc małe gazety mają z tym problem, bo też widzę co teraz, z czego szkolą gazety lokalne, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, z czego szkoli swoich członków. No właśnie z tego przeszkolenia się, ale też szuka jakiegoś sposobu, przepraszam, z tego jak prowadzić gazety w cyfrowym środowisku, ale też szuka jakiegoś sposobu na to, żeby te takie rozwiązania były tańsze, no bo dla pojedynczego małego tytułu, no to jest bardzo duży wysiłek, a nie wiadomo, czy to się zwróci, bo nie wiadomo, czy jest odpowiedni rynek, czy ludzie jednak będą czytać w internecie i tak dalej, i tak dalej, a papier jest coraz droższy. Więc o tych takich problemach, bym powiedziała, bardziej systemowych, nie tylko związanych z gazetami, jakby z tymi treściami, można tam przeczytać. O tym, co się stało z prasą regionalną, czyli tą prasą, którą wykupił w tej chwili Orlen,
i na ile, jak bardzo się różni to, co zrobił Orlen, od tego, co się dzieje w samorządach, a jednocześnie no, mamy takie poczucie, że raz się uważa, że jest to demokratyczne, a raz, że to jest niedemokratyczne. To jest zawsze niedemokratyczne i to sobie trzeba powiedzieć, że a jednocześnie samorządowcy obawiają się, że właśnie przez to, że rząd, który odbiera im coraz więcej pieniędzy i kompetencji, będzie próbował za pomocą propagandy orlenowskiej przejąć narrację, w związku z czym czują się usprawiedliwieni, że oni teraz muszą mieć gazetę po to, żeby się bronić. Więc też jest trochę o takich zjawiskach, powiedziałabym, ogólnopolskich, które też nie są aż tak odległe od tego, co się dzieje na świecie. No i też jest o tym po prostu, co znaleźliśmy w danych, no bo tak jak mówiłam, pytaliśmy w drugim badaniu, bo w pierwszym badaniu, tym z 18 roku, no to tylko chcieliśmy wiedzieć, czy są gazety, jak często są wydawane. Nawet wtedy chyba nie pytaliśmy, jak często wydawane są, bo nie mieliśmy większego pojęcia o tym, tylko chcieliśmy wiedzieć, czy są i kto je wydaje, bo tak jak pan mówi, biblioteka w Łodzi wydaje, no to też się o tym przekonaliśmy. My na przykład myśleliśmy, podchodząc do tego badania, ponieważ z tym się wcześniej zetknęliśmy, że będą spółki wydawały gazety, ale to się okazało zupełnie marginalne. W większości przypadków są to jednak urzędy i właśnie takie podmioty jak Biblioteka, Dom Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, co jest zresztą dosyć zabawne, jak piszą urzędnicy, no bo też wyobraźmy sobie, że siedzi urzędnik w dużym mieście, to jeszcze ten urzędnik jest pewnie dziennikarzem, ale w moim mieście to po prostu te teksty tłuką pracownicy działu promocji. Więc wszystko razem biorąc, no jest to jakby kuriozum. Chyba inaczej się tego nie da ująć. I o tym, jak to wygląda, będzie można przeczytać w tym raporcie. No w Łodzi mamy taką sytuację, ciekaw jestem, jak to jest w innych miastach wojewódzkich, ale mamy taką sytuację, że urząd wchłonął mnóstwo dziennikarzy po prostu z lokalnych czy krajowych gazet. I jest Więc jest dobrej jakości. Jest. Tak, o, jest szafa kowców. Byłych dziennikarzy, którzy właśnie promują, tak jak pani powiedziała, jedyną obowiązującą opcję. No dobrze, a jakby pani jeszcze raz miała powiedzieć jedno takie, żeby zapadło to naszym słuchaczom w głowę, jeden taki kluczowy argument, dlaczego gazety lokalne i ich sprawdzanie jest ważne dla nas, dla społeczeństwa, bo może ludzie słuchają właściwie, a co mnie to obchodzi? No bo wiele decyzji podejmujemy, wiele naszych decyzji życiowych wynika z tego, że my mamy jakieś wyobrażenie rzeczywistości. Jeżeli tę rzeczywistość naszą będzie budowała propaganda, to jest duża szansa, że my podejmiemy złe decyzje. To teraz nie trzeba mówić, podejrzewam słuchaczom, jak złe można było podejmować swego czasu decyzje kredytowe, bądź jak bardzo jesteśmy zagubieni przy podejmowaniu decyzji związanych z... No, powiedzmy, ja nie jestem, bo mieszkam w bloku i mam ogrzewanie inne, ale jak wiele osób jest zagubionych przy okazji kupowania węgla, ale tak samo może być lokalnie. My się możemy o wielu rzeczach nie dowiedzieć po prostu, za to zostanie nam odmalowane. Możemy żyć długo w przekonaniu, że ktoś nad tym panuje, a później przychodzi taka sytuacja, kiedy nam likwidują szkołę, o czym nikt nie napisał, bo po co pisać o takich rzeczach jeszcze, ktoś by się dowiedział, albo że nam budują jakąś inwestycję, o której akurat zapomniano nas poinformować. Także no, my jakby nie myślmy, że to jest prasa, bo to jakby te media nam nie przyniosą informacji, która nam jest potrzebna, przyniosą tę informację, która jest potrzebna władzy. A jak każdy obywatel może włączyć się w państwa działania, no w szczególności rozumiem w tą kampanię Gazety Władzy? Czy coś tutaj mogą nasi słuchacze zainteresowani zrobić?
No, chciałabym, żeby mogli zrobić. Generalnie bardzo warto zwracać uwagę na to, co się czyta w swoich gazetach i czytać krytycznie i robić to dla siebie. Natomiast no, mam taką cichą nadzieję, ale nie wiem, czy będziemy mieli na to dobry pomysł, że będziemy zapraszać przed wyborami mieszkańców do analizowania, jakiejś formy analizowania treści. Niestety musielibyśmy bardzo mocno to uprościć, bo to działanie, które my wykonaliśmy, też nam pokazało, jak dużo jest uznaniowości w uznawaniu tych treści za bardziej lub mniej propagandowe, no bo też jesteśmy ludźmi, mamy swoje doświadczenia i możemy to łatwiej wychwytywać lub trudniej. I też dużo czasu to zajmowało. No ale mamy taki mechanizm, który się nazywa Sprawdzamy jak jest, do którego słuchaczy zapraszam zawsze, to jest strona sprawdzamyjakjest.pl, jednym wyrazem się pisze, poza PL, które się pisze po kropce. I tam często zapraszamy ludzi do tego, żeby analizowali z nami albo dane publiczne, albo w tej chwili na przykład dane z tweetów analizujemy. I moim marzeniem jest, że kiedyś zaprosimy właśnie każdego i każdą przed wyborami albo samorządowymi przyszłymi, albo może nawet jeszcze przed wyborami parlamentarnymi do jakiegoś zaznaczania części treści, które są dostępne w tych gazetach. Ale czy będziemy mieć na to dobry pomysł, to jeszcze nie wiem, no bo to jest, niestety i to trochę też na tym bazuje, jest dosyć trudno dać małe, krótkie zadania do czegoś, co wymaga jednak po prostu myślenia, zastanawiania się, analizowania. To nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, że powie się tak, nie, to jest propagandowe, a to nie. To jakby całokształt tego obrazu nam pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi, więc chyba na dziś to uważam, że każdy może się włączyć tym, że będzie tę gazetę swoją oglądał, czytał i zastanawiał się, czy można coś sprawdzić. Może będzie ktoś chciał sprawdzić jakąś informację, o której tam się pisze i będzie chciał wysłać wniosek o informację. No to wtedy zachęcam do wejścia na naszą stronę informacjapubliczna.org. I tam wejście w poradnik, a w poradniku w ścieżkę dostępu do informacji. W tej ścieżce taka osoba zostanie przeprowadzona przez sposób wnioskowania, ewentualnego upominania się, jeśli nie dostanie odpowiedzi. No i zawsze można się zgłosić do nas do poradnictwa. Nie jest to takie szybkie, że proszę tu bardzo, proszę to zrobić, zaznaczyć, dziękuję, do widzenia. To wymaga własnego zaangażowania obywatelskiego. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że chciałby coś więcej na ten temat wiedzieć, to na pewno jest to dobra ścieżka. To znaczy właśnie ścieżka zaczynająca się od własnych poszukiwań, które my możemy wesprzeć. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Katarzyna Batko-Tołódź, wiceprezeska i dyrektorka programowa sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dziękuję pani Katarzyno za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień w każdy wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!